Cześć, witam serdecznie. Dzisiaj pogadamy sobie o kartach, a dokładnie o takich największych sprzedażach, jeżeli chodzi o karcianki kolekcjonerskie, pojedyncze karty. Więc przejrzymy sobie parę różnych gier karcianych, cofniemy się parę lat wstecz, żeby pokazać Wam jedne z tych najbardziej, najdroższych kart, które kiedykolwiek zostały sprzedane w historii kolekcjonerstwa gier karcianych. Zapraszam do karcianego kącika. Ja przygotowałem dla Was 5 takich kart, które są z różnych dziedzin gier karcianych. To, co jest warte zaznaczenia na samym początku, w świecie gier karcianych kolekcjonerskich i nie tylko ogólnie karcianych kolekcjonerskich, ale ogólnie w świecie kolekcjonerskim, istnieje pojęcie gradingu, czyli w Stanach przykładowo jest dość dużo firm, które zajmują się gradowaniem, czyli wyceną, czyli sprawdzaniem autentyczności, sprawdzaniem stanu, no i przede wszystkim właśnie potwierdzaniu tego, czy dany przedmiot kolekcjonerski jest prawdziwy, czy też jest fejkowy. Oni wystawiają ocenę od 1 do 10 danemu przedmiotowi, biorąc pod uwagę rozmaite czynniki, takie jak stan zachowania karty, autentyczność, edycje i tak dalej, i tak dalej. Tak jak wcześniej wspomniałem, karty czy też przedmioty kolekcjonerskie, może bardziej powinienem powiedzieć w ten sposób, otrzymują oceny od 1 do 10. I ocenę 10 jest naprawdę bardzo, bardzo ciężko zdobyć. Ocena 10 oznacza, że karta jest w idealnym stanie, jest w 100% nieuszkodzona, niezabrudzona, tak jakbyśmy po prostu znaleźli taką kartę, która ledwo co wypadła z drukarni, nie ma najmniejszej ryski, najmniejszego znaku jakiegoś kurzu i tak dalej. Bardzo rzadko są takie oceny wystawiane, ale na przykład ocena 9 też jest oceną rzadziej wystawianą, ale również jak najbardziej taka karta czy też przedmiot kolekcjonerski z 9, no, jest niesamowicie rzadki, niesamowicie cenny i niesamowicie pożądany w świecie kolekcjonerskim. Jest parę różnych firm w Stanach Zjednoczonych, które zajmuje się właśnie gradowaniem. Jedna z najbardziej znanych, przynajmniej z tego, co się dzieje w tym kąciku gier karcianych, jest PSI, czyli Professional Sports Authenticator. I może nazwa wskazuje na to, że one zajmują się tylko i wyłącznie kolekcjonerskimi przedmiotami ze sportu, ale jest to nieprawda. Ona na początku została założona i w głównej mierze zajmowała się sprawdzaniem autentyczności kart kolekcjonerskich, które w Stanach Zjednoczonych były bardzo popularne, czyli tych kart kolekcjonerskich, czy to bejsbolistów, czy też futbolistów. Na pewno wiecie trochę, jeżeli interesowaliście się kulturą amerykańską, to kolekcjonowanie kart zawodników było i dalej jest dość bardzo popularnym hobby, gdzie gracze po prostu zbierają, kolekcjonują, wymieniają się kartami z zawodnikami właśnie swoich ulubionych drużyn, czy też ulubionej już dyscypliny sportu. No i PSI nie tylko właśnie sprawdza autentyczność i ocenia karty kolekcjonerskie, czy to baseballowe, czy futbolu amerykańskiego, ale także również karty kolekcjonerskie. Już to takie bardziej fantazy, jak Pokémony, Yu-Gi-Oh!, czy też właśnie Magic the Gathering. Jak w ogóle wygląda taki cały proces, jakbyśmy chcieli my sprawdzić sobie, czy dana karta jest autentyczna, no i chcielibyśmy jej wystawić ocenę, ponieważ wtedy nie dość, że mamy potwierdzoną jej autentyczność, to mamy potwierdzony jej stan przez ekspertów, przez co też wartość takiej karty rośnie w górę. Jest to dość proste, musimy wysłać kartę wraz z wcześniej wypełnionym formularzem do PSI przykładowo. Tam chłopaki sprawdzają kartę pod względem autentyczności, sprawdzają jej stan, rogi,
krawędzie, nawet to, czy karta jest zadrukowana centralnie. No i na podstawie tego stawiałem jej ocenę. Karta taka jest pakowana w taki specjalny case plastikowy, żeby już nic się jej nie stało, żeby była bezpieczna już do końca swojej żywotności, żeby przy transporcie nic się jej nie stało. Dostaję ocenę, zostaje wprowadzona do systemu PSI, gdzie jesteśmy w stanie sobie zweryfikować karty kupione przez nas, czy też karty, które są wystawione, czy rzeczywiście ten grade nie jest też oszukany, czy ten grade występuje również w bazie PSI. No i taką kartę dostajemy z powrotem. Tak to mniej więcej wygląda. No dobra, no to może już nie przedłużamy. Przejdźmy do pierwszej, dość istotnej i kultowej karty. 16 kwietnia 2022 roku odnotowano sprzedaż wyjątkowej karty Pokémon. I mam tu na myśli Pokémon Japanese Base Set Holo Charizard, której PSA wystawiło ocenę 10, czyli tą najrzadszą, i karta została sprzedana za 324 tysiące dolarów. Całkiem niezła kwota jak za jedną kartę Pokémon. Karta Pokémon pochodzi z 96 roku. Całe to wydarzenie wstrząsnęło światem kolekcjonerskim. Przyciągnęło uwagę kolekcjonerów kart Pokémon. Ale dlaczego ona jest taka wyjątkowa? Karta Charizard to jedna z najbardziej pożądanych tak naprawdę i cenionych kart w świecie Pokémon. Nawet można powiedzieć, że była pewnym takim symbolem, wiecie, siły, potęgi w tamtych czasach, jeżeli chodzi o talię Pokémon i takiego totalnego szczęścia, żeby ją znaleźć. Cała sprzedaż tej karty przyciągnęła naprawdę dużą uwagę, jeżeli chodzi o świat kolekcjonerski. No i wtedy ludzie zaczęli widzieć, że karty Pokémon mogą być coś warte. Nie tylko warte są te karty baseballowe czy też futbolowe, ale karty japońskie Pokémon no też zaczynają być dość cenne i znaczące na rynku. 324 tysiące dolarów zostało właśnie zaoferowane. No i skończyło się to finalnie transakcją za kartę Pokémon Charizard. Ciekawy jestem, czy wy bylibyście w stanie dać tyle pieniędzy za jakiś przedmiot kolekcjonerski? 324 tysiące dolarów? No jest to dużo, dużo pieniędzy. Przejdźmy do czwartego miejsca i zobaczmy, co tam się kryje. Karta z 98 roku Pokémon Japanese Promo Silver Second Tournament 2 Trophy Pikachu jest niezwykle ceniona przez kolekcjonerów kart Pokémon ze względu na szereg kluczowych czynników. Po pierwsze, karta jest dość rzadka. Była nagrodą w jednym z japońskich turniejów. Przez co no, cały proces dystrybucji tej karty jest znikomy. No i też z tego faktu bierze się cena, popularność i rzadkość tej karty. Kolejnym istotnym elementem, dlaczego ta karta jest rzadka, jest to, na jaką ocenę zasłużyła według PSI. Ona dała jej tutaj najwyższą ocenę, czyli 10 w skali 10. Czyli jest w idealnym stanie, nie można nic jej zarzucić, jest perfekcyjnie zachowana, przez to już momentalnie ta cena karty idzie całkowicie w górę. No i tak właśnie 6 września 2023 roku karta ta została sprzedana za 444 tysiące dolarów. No, widzicie, znowu są to niemałe pieniądze jak na kolejną kartę z serii Pokémon. I to pokazuje nam po raz kolejny, że kolekcjonerzy są w stanie zapłacić naprawdę horrendalne kwoty tylko po to, żeby ich kolekcja została uzupełniona i posiadała tą jedną, jedyną w swoim rodzaju wyjątkową dla niej, dla całego świata kolekcjonerskiego, w tym przypadku świata Pokémon, niepowtarzalną kartę. Pikachu, 98 rok wydania, karta, która była tylko i wyłącznie możliwa do zdobycia podczas turniejów organizowanych w Japonii za zajęcie drugiego miejsca. Przejdźmy do miejsca trzeciego i miejsce trzecie to jest już mi bardziej znane podwórko, czyli Magic the Gathering. Karty Black Lotus, no nie trzeba nikomu przedstawiać. Karta z 93 roku, mówimy tutaj akurat o wersji Limited Edition
podpisaną przez artystę, została oceniona jako 8,5. Taką ocenę CGC wystawiła tej karcie. Jest to inna firma zajmująca się gradingiem kart. No i ten Black Lotus podpisany z 1993 roku został sprzedany za rekordową kwotę 616 tysięcy dolarów. Karta Black Lotus jest jedną z najstarszych, najbardziej ikonicznych kart w całym świecie Magic the Gathering. Wydaje mi się, że nawet osoby, które mało się interesują Magiciem, słyszały właśnie o Black Lotusie, najstarszej, tak już wcześniej powiedziałem, karcie, którą było bardzo ciężko zdobyć. A jeszcze właśnie, biorąc pod uwagę to, że karta, o której teraz właśnie mówimy, była z edycji Alfy, no, to tylko i wyłącznie powoduje to, że cena karty rośnie w górę. Do tego jeszcze wysoka ocena, 8,5. Przypominam, że dziesiątkę bardzo ciężko jest zdobyć. 8,5 jest też niesamowitym wynikiem. I jeszcze do tego wisienka na torcie, karta z oryginalnym podpisem artysty, który zilustrował tą kartę. No nie mogło to skończyć się inaczej, jak za bardzo wysoką sprzedażą, a bardzo wysoką ceną 616 tysięcy dolarów. No i zostajemy w klimatach dalej Magic the Gathering, przechodzimy do miejsca drugiego, no i tutaj niedawno bardzo głośna sytuacja, bardzo głośna historia, czyli One Ring. Jakiś czas temu Magic the Gathering wydał dodatek osadzony w klimatach Władcy Pierścieni i w ramach jakby celebracji jednocześnie Magica i świata Tolkiena została stworzona karta, która nazywała się One Ring. I teraz karta występowała w wielu różnych wariantach. Można było znaleźć taką podstawową wersję tej karty w okolicach 22 dolarów czy też 20 euro. Ale Wizards of the Coast padł na pomysł, że stworzy unikatową wersję tej karty. Stworzy kartę z alternatywną ilustracją, która będzie czy to też nazwę karty, czy też działanie karty miała zapisane w elfickim języku znanym nam z Tolkiena i wyprodukuje takiej karty tylko i wyłącznie jedną kopię na cały druk. Jedną kopię. No jak tylko ta wiadomość obiegła świat, to w internecie, czy też na TikToku, YouTubie, na wszystkich social mediach pojawił się wysyp ludzi, którzy kupowali horrendalne liczby właśnie boosterów i robili opening z nadzieją, że to właśnie ten One Ring zostanie znaleziony przez nich. Im dłużej nie było znajdywany przez ludzi, tym więcej chętnych zaczęło znajdować się w internecie, żeby kupić tę kartę. I tak się zaczęło. Niektóre sklepy, czy to kanadyjskie, czy to amerykańskie, zaczęły oferować 1 000 000, 2 000 000 nawet dolarów za kupienie tej jedynej karty. No i jak się skończyła ta historia? Historia się skończyła na tym, że pewien Kanadyjczyk znalazł tą kartę. I jak potem przeprowadzono z nim wywiady, on opowiadał w nich, że był mega szczęśliwy, że gra w Magica od wielu lat i długo zastanawiał się nad tym, czy w ogóle sprzedawać tę kartę, czy też nie sprzedawać tej karty. No ale stwierdził, że to jest dla niego okazja, która może zmienić całe jego życie, więc wysłał One Ringa oczywiście do PSI, żeby oni sprawdzili autentyczność. No i PSA na swoim wpisie na Twitterze pochwaliło się, że One Ring został znaleziony, dostał wysoką ocenę, ponieważ dostał ocenę 9, tak, dostał ocenę 9, co jest mega wysoką oceną, nie oszukujmy się, autentyczność została potwierdzona. No i pewnie znacie koniec tej historii, że gwiazda amerykańskiej muzyki Post Malone kupił właśnie One Ringa za 2 000 000 dolarów. Było widać na Twitterze, można dalej nawet znaleźć, wydaje mi się, że to było na oficjalnym fanpage'u Post Malona, całą tą transakcję, jak on rzeczywiście spotyka się z właścicielem karty, no i bierze i ogląda ją i mówi, tak, biorę ją. No i zarówno właściciel karty mega się ucieszył,
że sprzedał tą kartę i tak jak wielokrotnie powtarzał, to zmieni, jest szansa, żeby to zmieniło jego życie. I cieszył się również z tego, że karta trafiła do osoby, która też żyje i która też cieszy się z Magic the Gathering, ponieważ jak wiemy, Post Malone jest aktywnym graczem, można go znaleźć w różnych, na różnych kanałach poświęconych Magic the Gathering, gdzie jest zapraszany jako gość i gra w gry karciane, a przede wszystkim w Magica. No i no, nie można było trafić lepiej, nie można było trafić lepiej na osobę idealną do tego, żeby jej sprzedać kartę One Ring. No jeżeli znajdzie się też takiego świra i pasjonata kartami jak on. 2 miliony dolarów, One Ring wersja, no i jedna w swoim rodzaju na cały świat, więc Post Malone jest tym szczęściarzem, który może śmiało powiedzieć, że to on ma One Ringa i że to on posiada tą jedną, jedyną kartę. To skoro drugie miejsce miało 2 miliony, to jak myślicie, jakie będzie pierwsze miejsce? Pierwsze miejsce jest to karta Pokémon Pikachu Illustrator, oczywiście Holo z 98 roku, która została oceniona przez PSI na dyszkę i ta karta została sprzedana za 5 275 tysięcy dolarów. 5 275 tysięcy dolarów. Kto ją kupił? Dlaczego jest tak droga? No już się śpieszę z wytłumaczeniem. Po pierwsze, w 97 roku wieloletnie japońskie czasopismo komiksowe Koro Comic zorganizowało serię konkursów plastycznych skupiających się głównie na treściach związanych z Pokémonami. We wszystkich trzech konkursach zwycięzcy tych konkursów otrzymywali właśnie wspomnianą kartę Pikachu Illustrator, który trzymał taki pędzel do malowania i tam gdzieś w tle były różne, widać jakieś ilustracje z Pokémonów, czy to też karty. Karta właśnie zdobyła taki przydomek Pikachu Illustrator, ponieważ oryginalnie nazywa się Pokémon Japanese Promo Holo Illustrator, ale przez to, że no, występował na samym obrazku Pikachu, no to bardzo szybko się otrzymała ten przydomek. We wszystkich trzech konkursach tylko 39 zwycięzców otrzymało kopię tej karty. Od tamtej pory do obiegu doszły jeszcze 3 karty właśnie Pikachu Illustrator, no co daje nam tylko 41 kart Pikachu Illustrator na cały świat. No i stąd się bierze jej rzadkość, stąd się bierze jej unikatowość, stąd się bierze jej wyjątkowa wartość. Na większości aukcji jesteśmy w stanie znaleźć tą kartę za około 200 dolarów za sztukę. Z samego powodu tego, jak rzadko ona jest, że tylko 40 kart jest gdzieś rozesłanych na całym świecie. Jednak właśnie ta najdroższa wersja karty, która dostała ocenę ocenę 10 przez PSI, została kupiona przez Logana Paula w kwietniu 2022 roku. Na jego YouTubie możemy znaleźć filmy, które w ogóle opowiadają o tym, jak on dotarł do właściciela tej karty, jak on kupił tą kartę, jak wyglądał cały proces nabycia tej karty, ale ogólnie Paul zapłacił za Pikachu Illustratora, zapłacił w gotówce 4 miliony dolarów i dodatkowo wymienił kartę Pokémon Illustrator o niższym gradingu, bodajże 9, właśnie na Pikachu Illustrator 10, więc 4 miliony w gotówce, no i ten 1 300 000 za Illustratora Pikachu 9 w zamian za to, żeby właśnie jeden z tych jego marzeń, ukrytych takich celów w życiu się spełniło i żeby w końcu w jego ręce wpadł Pokémon, karta Pokémon Pikachu Illustrator z gradem 10. Paul potem był walczył w jakiś, ja się w tym nie orientuję, ale to były jakieś takie walki, czy to MMA, jakiś wrestling i tak dalej, i właśnie w jednej z tych walk, jak wychodził na scenę,
No to miał tego Pikachu tutaj zawieszonego na piersi, jako taki naszyjnik, żeby się pochwalić całemu światu, że rzeczywiście to on ma tego jednego i jedynego Pikachu dziesiątkę. No i jest dzięki temu awesome. Jest dzięki temu awesome. Więc tak jak widzicie, wartości kolekcjonerskie kart mogą sięgnąć naprawdę horrendalnych kwot. Od 200 do 5 milionów dolarów za jedną kartę, za kawałek papieru, ale jakże warty, jeżeli chodzi o aspekt kolekcjonerski. No ode mnie to tyle na dzisiaj. Mam nadzieję, że podobał wam się ten film. Oczywiście zachęcam do komentowania, zachęcam do subskrybowania i pamiętajcie, pytanie moje na koniec jest, czy jesteście kolekcjonerami, czy zbieracie jakieś rzeczy, czy to znaczki, czy to karty, czy to planszówki. Jeżeli tak, to pochwalcie się w komentarzach, który z waszych przedmiotów jest takim waszym największym sukcesem, jeżeli chodzi o kolekcjonerstwo. Trzymajcie się, widzimy się już niedługo. Strzała.